Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej części Przygód z Diablo 3, w tym odcinku poświęconym transmogryfikacjom. Jesteśmy w akcie pierwszym, na trzecim poziomie Sala Agonii, tuż przed rzeźnikiem. I teraz odkrywamy nową transmogryfikację, którą daje Nevas, postać elitarna, tuż przed wejściem do rzeźnika. Spotykamy ją dosyć rzadko, ale jest do wydropienia, jest do znalezienia. I z tej postaci dropi nam transmogryfikacja na korbacz do naszego Crusadera. Odkryliśmy nową transmogryfikację i teraz wola Kue Hegana. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale odkryliśmy nową transmogryfikację i teraz zademonstrujemy, jak ona się prezentuje, jak ona wygląda. No jest to korbacz, który ma na samym końcu trzy czaszki obite kolcami. Myślę, że prezentuje się bardzo prawidłnie i może stanowić fajny element ozdobny do wielu, wielu transmogryfikacji. Dobra, odkryta transmogryfikacja Wola Kue Hegana. I jeszcze raz, w akcie pierwszym, trzeci poziom Sal Agonii z przeciwnika, który się nazywa Nevas. Jest to fioletowa elitka, którą tutaj spotykacie. Po ubiciu dropi nam tą transmogryfikację. Dobra, dzięki kochani za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam też na resztę moich filmów. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!